Trwają prace nad Krajowym Planem Odbudowy. Część ekspertów ma wątpliwości, czy pozwoli on na odrobienie wszystkich strat i pobudzenie gospodarki. Równocześnie przedsiębiorcy w regionach, gdzie widać wzrost zakażeń, obawiają się nowych restrykcji. Od soboty lockdown obowiązuje w województwie warmińsko-mazurskim. Sytuacja pogarsza się także na Pomorzu. Trójmiasto już spełnia kryteria do wprowadzenia ograniczeń. Żadne decyzje nie zostały jednak podjęte, oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski. W ramach wprowadzania polityki obostrzeń rząd w tej chwili prezentuje pewnego rodzaju większą tolerancję na ryzyko. Widmo kolejnych drastycznych ograniczeń niepokoi przedsiębiorców. Rząd zapewnia, że pomoc dla firm nie zostanie wstrzymana. Dotychczas trafiło do nich ponad 192 miliardy złotych. Ze wsparcia skorzystał hotel z Białegostoku, którego menadżerem jest pan Sebastian Pruchniak. Dzięki temu mogliśmy utrzymać wszystkie stanowiska pracy, jeżeli chodzi o umowę o pracę. Natomiast generalnie bardzo odczuwamy skutki pandemii i na pewno wsparcie nie jest wystarczające. Większość branż po odmrożeniu może prowadzić swoją działalność. Nie wszystkie firmy są jednak w stanie odrobić straty, mówi prezes Podlaskiego Klubu Biznesu Wojciech Strzałkowski. Chcielibyśmy, ażeby były uruchomione restauracje, oczywiście z zachowaniem zasad dystansu, maseczki, dystans i tak dalej. I apelujemy o to. Jak zauważa ekonomista dr Bartosz Michalski, ewentualne nowe ograniczenia powinny być poprzedzone głębokimi analizami. Czy potrafimy udowodnić, że akurat takie, a nie inne rodzaje działalności gospodarczej szczególnie mocno przyczyniają się właśnie do transmisji wirusa, w powiązaniu oczywiście z analizą mobilności społeczeństwa w danym miejscu. Obawiam się, że takich danych nie ma. Równocześnie trwa dyskusja, jak odbudować gospodarkę po pandemii. Wczoraj odbyła się pierwsza z trzech debat dotycząca projektów, jakie znajdą się w Krajowym Planie Odbudowy. Ponad połowa z 24 miliardów euro trafić ma na zieloną transformację oraz transport, zauważa wiceminister funduszy Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Inwestycje, które będą wspierały powstawanie morskich farm wiatrowych, ale również te inwestycje, które będą polegały na wdrażaniu technologii wodorowych. Krajowy Plan Odbudowy wspomoże m.in. transformację górnictwa i odbudowę służby zdrowia. Jak zauważa prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski, środki pomocowe stanowią niespełna 1% unijnego PKB. Pieniądze przyjdą za późno, one są naznaczone na projekty prorozwojowe, a nie ratowania i odbudowy. Odbudowę musimy zrobić sami. I dopiero na jakichś fundamentach możemy umiejętnie wykorzystać te pieniądze. Według Jakuba Binkowskiego ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, rząd powinien przede wszystkim zapewnić przedsiębiorcom stabilność prawa. Póki co nie widać ku temu woli, szczególnie jeśli spojrzymy sobie na tempo przyrostu nowych danin, obciążeń i podatków, które dochodzą w błyskawicznym tempie. W Unii Europejskiej trwa dyskusja o uzależnieniu środków unijnych od praworządności. Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa może naruszać unijne prawo. To nie zablokuje pomocy dla Polski, zaznacza dr Marcin Kędzierski. W momencie kryzysu, z którym obecnie mamy do czynienia, instytucje europejskie nie będą chciały tego mechanizmu uruchamiać, żeby nie generować niepotrzebnych konfliktów. Krajowy Plan Odbudowy wymaga poparcia Sejmu i ratyfikacji przez prezydenta. Najpierw jednak Sejm musi ratyfikować Unijny Fundusz Odbudowy. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że pomimo nieporozumień wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, Plan Odbudowy zyska poparcie parlamentu.